przedstawiam Wam, wam osoby, które wspierają mnie na patronite.pl/slash relindel. A są to: osoby dające pizzę Adam Pawłowski, Rana, Fesa, Kumiak, Cześć Estebianek, Jacek Kiliański, Małgorzata Sajnok, Czubeska i Neuroshima. Osoby dające kawę z ciastkiem. Marysieńka, Chrysku, Hypatia, Micha Michał Piotrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga, Chris Dobbs 97, albo nie 97, bo usunąłem 97, Szabrowny Kucyk, Elej Intega. Eee, może chcecie do nich dołączyć, bo zobaczcie, jaka lista jest jeszcze długa, a ja naprawdę dobrze to czytam. Jestem bardzo dobry w czytanie. Wpadnijcie na patronite.pl/lindel i obczajcie temat osoby dające kawę: Aleksandra Lemierz, Drowka, Giernawicz, Adam, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Sorosz, Lila Watia, Damian Petrowski, Martyna Wilczek, Marcin Hrasimowicz i Silwanelka. A także osoby dające herbatę: Arkadiusz Gumiński, Estilia, Wlubel, Junkersium, Splend, KTBM32, Rewo, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Towot Underscore, Protbyt XVS, eee, Michał Jaśkiewicz, Teodora Jarosz, Kodgróżka, Kolmi Fej i Paweł Pawlik. A także Relindel, 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 Kolejno ciekawostka z Chin. Podczas gdy na zachodnich uniwersytetach coraz częściej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, słyszy się o takich ruchach, żeby coraz mniej korzystać z tych, z tych klasycznych filozofów zachodnich, europejskich, odchodzić od tego eurocentryzmu, żeby zrywać tą supremacją myśli zachodnie, bo to jest tylko takie narzucane odgórnie, prawda? To niekoniecznie jest aż takie wspaniałe. To jednocześnie w Chinach studenci mnożą się kursy łaciny, greki i kursy właśnie zachodniej filozofii, gdzie studenci, studenci postrzegają klasykę europejską jako źródło mądrości, która pozostaje aktualna niezależnie od półkuli. Co jest ciekawe, bo skoro nawet, no, że tak powiem, jawnie zideologizowanym środowisku akademickim chińskim prawda, dostrzega się tę wartość, no to może rodzić pytanie, dlaczego u nas, po, po naszej stronie, że tak powiem, świata jest jakaś bardzo duża potrzeba na umniejszanie tego. Może dlatego, że dla Chińczyków a wprowadzanie zachodnich wartości nie jest e, tym samym co dla nas z tej prostej przyczyny, że Chińczycy nie są wychowywani do cholery w zachodnich wartościach Szymon! To nie jest trudne! Weź wysiłaj tą mózgownicę, typie! Przecież to nie jest skomplikowane Mało tego, pamiętajmy o tym, że kształtowanie się e, chińskiej akademii to jest też dość świeży proces, tak? W porównaniu z wiekowymi uczelniami na zachodzie, Chiny mają nawet, jak dalej, są krajem rozwijającym się, nie? I to też znaczy, że wprowadzanie pewnych koncepcji na ich akademię wciąż trwa. Ona wciąż nie ukształtowała, nie, nie przyjęła tej relatywnie finalnej formy. Podczas gdy te same rzeczy dla, dla naszej akademii są przewartościowywane w kontekście rzeczy, których doświadczamy teraz. Zobaczcie, jak bardzo ograniczające w kontekście dzisiejszych dyskursów jest przytaczanie co chwila, Rzymian czy, czy Greków jako wykładni, na przykład dzisiejszej moralności. A bardzo wielu konserwatystów uwielbia to robić. Nie poprze swoich argumentów w dyskusji zupełnie nowymi rzeczami, ale skupi się na tym, że albo Platon powiedział to, nie? I to jest troszeczkę tak, że my musimy w pewnym stopniu. Rozluźnić nasz związek z tą myślą łacińską czy myślą grecką nie dlatego, że chcemy ją wyrzucić i się jej pozbyć, tylko dlatego, że jesteśmy w niej tak mocno osadzeni, że rozluźnienie tej relacji jest wręcz kluczowe. Tak, jak ten burmistrz w rozmowie ze Stanowskim, to jest dokładnie to, Kolejno. Zauważalna ilość osób pracujących w Hollywood zaczyna wykazywać oznaki oporu wobec poprawności politycznej i wypowiada się przeciwko polityce przymusowego. The Old Boys Club is dead. Jeżeli Old Boys Club is dead, to Jezus, ja muszę sprawdzać tego artykuły, bo on. Dobrze. E... Ja muszę ten artykuł oczywiście otworzyć, ponieważ Monowi nie ufam w kontekście przytaczania, przytaczania artykułów, bo, to, bo on już więcej niż raz pokazał, że e, cytuje bardzo wybiórczo artykuły i że przekręca ich znaczenie. Więc wrzućmy sobie ten artykuł na ekran. E, I. Pa 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 pa. E, political... hmm. Może PC culture? Nie. E, może inclus? Okej. Okay. Problem. O, o, tutaj wchodzi nasz ulubiony temat. E... Bo tak, oczywiście, zaczyna się wszystko od kwestii Oscarów, czyli od kwestii tego, że e, są te cztery wymogi inkluzywności. Które, które Hollywood które wprowadzono do Oscarów które trzeba odhaczyć i trzeba, ja przypomnę dla osób, które nie wiedzą jak działa to, bo to, to była wielka afera, oczywiście ludzie tak wybiórczo o tym gadali, że zapomnijmy nie, więc pierwsza rzecz jest taka że że, że... chwileczkę A zobaczcie, tu zaczyna się wszystko od tego, że zarzucono temat artykułu, że ci biali mężczyźni, którzy od zawsze pisali scenariusze, nie są już zatrudniani, a oni przecież takie blockbustery produkowali. A... I, i tutaj było zamieszanie reporterzy szczególnie ci młodzi śmiali się z tej z idei, że biali mężczyźni byli przeganiani a edytor, wydawca się cofnął i, znaczy wycofał pomysł napisania o tym artykułu i wydał się wstrząśnięty a to była przegapiona okazja bo historia nie była tylko o tym, jak biali mężczyźni nie dostawali pracy. Nie była też o ekonomii Hollywoodu. Była o historiach opowiadanych przez Hollywood i rozprzestrzenianych, streamowanych e, na, dookoła świata każdego dnia. Była, to była e, o tym potężnie e, zyskownym, rentownym e, przemyśle, który e, zawsze e, był tworzony przez outsiderów. I, I wyszedł z gajów cytrynowych, wspaniałą, e, miesza błyszczącą mieszankę, w której czuć chutzpę i, i złamane serca i nie, 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 niesamowite historie sukcesów, które uczyniły amerykański sen prawdziwym, czyli propagandę. Bla, 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 bla. Mm. Ba, 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 ba. Explosion of Woke eee... No tak, czyli najpierw było Oscar So White, potem ee... George Floyd Oczywiście George Floyd wszystko zepsuł g Grzegorz Floyd e, Grzegorz Floyd wszystko zepsuł Wszystkim wszystko zepsuł Dzięki się, że cytujesz takie, takie Świetne, świetne o Jezus, to jest Barry Weiss. O mój Boże. Dobrze, to wiele tłumaczy. To jest Barry. O Jezus, Maria. A ja się zdaję skąd takie pierdolenie. Eee. Przecież to jest ta dziennikarka wy, wyklęta, która zrezygnowała z tego, z e, e, m, pracy w New York, w tym w New York Timesie, dlatego że New York Times się za bardzo podporządkowywał e, temu Twitterowi. I ona, ona odeszła, kłócąc się. Że, że to jest w ogóle obrzydliwe, że, że to jest taka okropna, taki okropny magazyn. No i ona teraz przy na Substaku. No więc Szymon wybrał sobie idealnie, bo to jest babeczka, która twierdzi, że ona jest e, liberałką, której, która czuje się niekomfortowo z lewicową kulturą. Wiecie, wiecie z jaką kulturą? Wiecie, jak się nazywa ta kultura? Ta kultura nazywa się Woke. Wiecie dlaczego, dlaczego mówię, że krytyka woke'u to jest powtarzanie prawicowych talking point'ów? Właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że to są te artykuły, które atakują woke'u. Wiecie, Barry Weiss jest, jest popularną e, autorką, w sensie ona ma pewien cloud i, i jest, jest e, 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 z, z, znana. Natomiast to nie znaczy, że jest, że jest osobą, która ma ten mandat do tego, żeby faktycznie wypowiadać się w sposób obiektywny i, i, i rzeczywisty. Ponieważ dla niej Walkness to jest na przykład właśnie to, że Oscars so White było nieuczciwe, tak? że, że krytyka tego, że na Oscarach było za mało różnorodności, to było, to było oburzające i to było niszczycielskie i, i, i w ogóle. Tak? I to jest osoba, która jest tam neutralna osoba, którą przytacza Szymon na targowisku idei, nie? Ale e, dobrze, e, popatrzmy, po, 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 na co ona dokładnie narzeka, nie? E, więc e, najpierw, najpierw kwestia Oscarów, o której zacząłem, a potem się, potem się cofnąłem leciutko. Więc tak, kwestia Oscarów. W Oscarach trzeba spełnić, żeby teraz kwalifikować się do Oscara, e, trzeba spełnić dwa z czterech standardów e, inkluzywności. I one dotyczą tego, czy macie dostatecznie dużo osób niebiałych, nie hetero w ekipie produkcyjnej? Czy macie? Czy, jest, czy istnieje reprezentacja na ekranie? Czy w, wśród? osób posiadających zadania kreatywne, tak, czyli całą tą hierarchię od wiecie kamery, operatorów kamery. Um... Czyli tych wszystkich ludzi powyżej linii, tak zwanej. Linia, po, poniżej linii są, te, są ci wszyscy ludzie, którzy są przynieść wynieść pozamiataj, a, a powyżej są ci ludzie, którzy, którzy wykonują te, te zawody wymienione e, jeszcze w miarę wcześniej na przykład w napisach filmów. E, I tam trzeba, tam trzeba e, stosować reprezentację. E, I trzeba jeszcze. Ja nie pamiętam nie pamiętam dokładnych standardów. Czy to jest odnośnik do Akademii? Tak, to jest odnośnik do Akademii, więc możemy sobie otworzyć. E, cztery standardy. E, trzeba mieć albo lead, albo ważne role wspierające... E, Klasyfikujące się do, do, do e, innej etniczności niż biała, tak? I to ta inna etniczność niż biała, oczywiście, e, Latynosów kwalifikuje jako niebiałych na przykład, więc e, e, no i ludzi z Bliskiego Wschodu, ponieważ wiadomo, Persowie są. Nie będę tego komentował, tak? 30% aktorów w rolach drugoplanowych i mniejszych e, musi pochodzić z co najmniej dwóch niedoreprezentowanych grup: kobiety, grupy etniczne lub rasowe, e, LGBTQ e, lub osoby z niepełnosprawnościami. E, trzecie: e, w temacie, e, w, w main storyline albo subject matter, e, musi się trzeba się skupiać na niedoreprezentowanych grupach kobietach, osobach należących do grupy, etnicznych tak samo jak w poprzednim tak? i to jest pierwszy z czterech standardów w którym trzeba spełnić jeden z trzech wymogów te standardy są tak skonstruowane, żeby z jednej strony sygnalizować, że są progresywne, a z drugiej strony de facto utrzymywać status quo, ponieważ, on, ponieważ mnóstwo filmów kwalifikuje się do, tego, do tych kryteriów. Z tego co pamiętam, to nawet sprawdzali bodajże Przeminęło z wiatrem, który jest do cholery filmem, w którym prezentacja osób czarnoskórych jest... Fatalna i w ogóle tworzy, tworzy jakąś narrację o wspaniałym połamerykańskim południu, które było takie piękne, romantyczne i tak dalej. I nawet one się, z tego co pamiętam, kwalifikuje do, 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 do yy, tych standardów. Więc płakanie o te standardy jest samo z siebie głupotą. Natomiast oczywiście jest to pożywka dla, dla właśnie propagandystów, nie? Bo widzicie, standard B to jest, to, 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 to jest członkostwo do, w, tej, w tym aspekcie kreatywnym, tak? Czyli trzeba mieć e, co najmniej dwie role e, przy, b, b, kreatywne, e, kierownicze, tak? Przywódcze, które e, spełniają jeden z warunków, na przykład bycie kobietą, nie? E, e, potrzebujecie... Dyrektor, dyrektora castingu, albo dyrektorki castingu, e, de, de designera produkcji i tak dalej, i tak dalej, nie? E, dwie osoby. Dwie osoby. Z całej tej listy. Z listy, która zawiera kilkanaście pozycji. Dwie muszą się kwalifikować. Albo, jeżeli, jeżeli nie chcecie tego, to e, musicie osadzić e, co najmniej sześć osób w innych kluczowych rolach, na przykład yy, poza, poza ascentami produkcji yy, i <grytanie> na przykład na, na, nadzór scenariusza, albo mieć co najmniej 30% yy, całej ekipy filmowej, która zawiera na przykład kobiety. Więc yy, yy, yy. Faktycznie obrzydliwe standardy tłamszą białych mężczyzn tak, że praktycznie trzeba ich. Już, już nie ma dla nich miejsca, nie? Eee, trzecim standardem jest dostęp do branży i na przykład trzeba, trzeba spełnić tutaj oba. Trzeba robić płatne staże albo. E, te. Um, e, staże, albo. Terminy i, i, i trzeba e, zainwestować e, w szkolenia właśnie dla pracowników poniżej linii, którzy kwalifikują się do tych grup, nie? A czwarty standard to jest reprezentacja w marketingu a publiczności i dystrybucji, tak? Więc e, to naprawdę, i e, studium lub e, ta firma produ, produ produ produkująca filmy musi e, posiadać e, kilkoro starszych dy 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 dyrektorów wykonawczych e, z niedoreprezentowanych grup, nie? I to jest, to, jest, to jest całość, nie? To są te standardy, które są nieosiągalne. Dlatego cały ten, ca, całe te standardy są komedią. Dla osób progresywnych one nic nie zmieniają, tak naprawdę, poza tym, że rzeczy mogą wyglądać. Dla osób konserwatywnych, tak, i trzeba spełnić dwa z czterech. Przy czym te, w tych podpunktach w większości nawet nie trzeba spełniać wszystkich, tylko tutaj trzeba spełnić oba pod tytułem staże i, szko i, i szkolenia. Eee, tutaj trzeba mieć, e, trze trze trzeba mieć ludzi w e, marketingu, którzy nie są białymi mężczyznami. E, pozostałe dwa też są proste, ponieważ posiadanie e, 30% kobiet e, jako ról drugoplanowych, na przykład, to nie jest fizyka kwantowa, nie jest trudne w społeczeństwie, w którym kobiet jest więcej niż mężczyzn, do jasnej cholery, nie? I to są te, te nieosiągalne standardy, które niszczą białych mężczyzn. Czyli płatne staże i na przykład. E, czekaj, no tutaj masz. E, musisz odhaczyć płatne, płatne staże i treningi, oraz na przykład o, w którejś z tych, w dwóch z tych ról obsadzić kobiety. Koniec. Udało ci się. Jesteś bardzo zdolnym filmowcem. To jest, to jest koniec wymogów. Twój film może być a, o białych mężczyznach uprawiających seks z białymi mężczyznami, ale udającymi kobiety, nie wiem, albo nie, źle, bo to by było, to by było LGBTQ. To nie, to o białych mężczyznach uprawiających seks. Z elektrycznymi waginami na planecie, na której nie istnieją kobiety e, ani inne kolory skóry, e, i o tym, jak oni narzekają na to nie, jak oni się chwalą tym, że wymordowali wszystkie kobiety i przedstawicieli innych etniczności. I tak długo, jak e, <grym znać> e, casting będzie prowadziła kobieta, wygrane, nie? To, jest, to, jest, to, to są te straszne standardy i to jest artykuł, na który się Szymon po, który demonizuje tą straszną rzecz, nie? Zobacz, zobaczcie, prywatnie reżyserzy i, i scenarzyści byli zirytowani e, e, takimi rzeczami e, jak wykorzystywanie momentu po, po Floydzie, nie? Ale nikt e, de, de, de czyli o, tego, głównej oficer marketingowej Array, e, nie, nie krytykował. Array to jest, e, l, 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 gdzie jest Array, objaśnię. E, to jest stworzenie e, bazy danych, kobiet, osób e, niebiałych i innych niedoreprezentowanych grup, które pracują e, codziennie w produkcji, nie? I... E, I ta, 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 ta lista, ta, ta baza danych ma być wykorzystywana przy produkcjach, nie? Więc...

Po, 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 po. Także wiecie, weterani, którzy, którzy byli przyzwyczajeni do bycia wewnątrz branży oraz e, nie Bipok, czyli Black Indigenous e, Pacific Islander. Nie pamiętam. O Boże, nie pamiętam, co znaczy skrót Bipok, widzicie? Uh, Black Indigenous Pacific Islander. Oh. Uh. Come on, skrót zaintereskud. Uh. Black Indigenous and People of Color. Po prostu, Boże, ja skomplikowałem to. Eee, widzicie, jestem, jestem, jestem terpem czasem. Eee, no, także biali mężczyźni, którzy byli w branży i którzy byli, ch chcą być w branży, teraz się boją, ponieważ okazuje się, że inni ludzie też chcą być w branży i tworzy się dla nich narzędzia, które po po pozwalają im troszeczkę zmienić, zmienić balans, nie? Nie rozumiem sensu tych standardów, szczerze mówiąc, ale pewnie Was to nie dziwi. Jeśli kobieta będzie dobra do roboty, w tym filmie, to na balkę ją wezmą. Nie, Kenji. E, Okej, okay. podnosisz ważny punkt, który jest bardzo często powtarzany, więc na niego odpowiem. E, argument o kompetentnej osobie, którą na pewno wezmą, jest nietrafiony. E, wiemy, jest to, zostało, było to wielokrotnie sprawdzane, że rekruterzy e, mają e, swoje uprzedzenia. I to swoje uprzedzenia, które często są nieświadome. W związku z czym e, kompetencja często przegrywa na przykład z tym, że ktoś jest z odpowiedniej etniczności, ktoś jest z odpowiedniej e, płci albo na przykład nie zachowuje się jak gej, e, bo takie rzeczy też się zdarzają. I e, takie organiczne. Um, opieranie się właśnie na tej kompetencji prowadzi do, do, do tego, że mamy tą sytuację, którą jest dzisiaj, gdzie branża jest zdominowana dalej przez mężczyzn, szczególnie na stanowiskach wykonawczych. I e, wynika to z tego, że ludzie bardzo chętnie szukają ludzi, którzy są tak sami jak oni. I bardzo dużo rekruterów nie podejmuje tego wysiłku, żeby, żeby samodzielnie szukać różnorodności, nie? Więc no, kompetencja bardzo rzadko jest decydującym czynnikiem, kto myśli w taki sposób, że nie zatrudnia go bez innej etniczności, płci i tym podobnych, ale to nie o to chodzi. To źle, źle to odczytujesz. Tu nie chodzi o to, że ktoś jest, wiesz, aktywnym rasistą, czy seksistą, czy, czy fobem i mówi: Ja tego nie zrobię. Tu chodzi o to, że rozkładasz przed ludźmi, wiesz, pakiet zdjęć. I biały mężczyzna ma większą szansę wybrać białego mężczyznę niż kogokolwiek innego. To, jest, to są rzeczy, które dzieją się na poziomie podświadomym, i niestety tych mechanizmów nie da się dobrą wolą skompensować. A... No wszyscy się ukrywają ze swoimi, a przepraszam. Wszyscy się ukrywają ze swoimi prawdziwymi uczuciami na ten temat. Wrocław czy to dobrze wpłynie, zobaczymy. Ale okej, okay, ale poczekaj, ale co, do... co, co, czy dobrze wpłynie? W sensie że że, że, że takie zmiany, zmiany um... różnorodności. A, ja ci mogę powiedzieć jedno. A Ile potrzebowaliśmy lat, żeby powstał pierwszy Marvelowski film z kobietą? Od czasu startu MCU. O, to co Efrontery teraz mówi, e, też jest bardzo ważne. Jeśli na przykład wokół siebie nie widzisz nigdzie kobiet na wysokim stanowisku, to podświadomie zaczynasz myśleć, że kobiety są gorsze i nie... nie e... Nie nadają się na takie stanowiska. To jest jeden z problemów, z którymi się borykamy właśnie w kontekście naszych nieświadomych uprzedzeń. Ja, dla mnie, dla mnie kwestia parytetów jest taka, że jeżeli rozmawiamy o parytetach, to argumentem przeciwko parytetom jest to, że ktoś, kto jest kompetentny zostaje wykluczony przez istnienie parytetów. Tak? To, to jest ten standardowy argument. Tyle, że jeżeli wierzymy w kompetencje jako czynnik pozwalający na pozyskiwanie pracy, to ta osoba, która zostanie wykluczona z pracy A, znajdzie pracę B. Jeżeli e, natomiast opieramy się, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją te uprzedzenia, o których mówimy tak? uprzedzenia podświadome znowu problem rozwiązany. Jeżeli w firmie, która, która e, forsuje różnorodność, osoba e, białego mężczyzny nie znajdzie pracy, to znajdzie mężczyźnie, w, to, to, to znajdzie pracę w. To ten to osobnik znajdzie pracę w firmie, która e, nie walczy z tymi uprzedzeniami. Rozwiązań na to jest bardzo dużo. To jest, szczególnie bawi mnie to w kontekście branży IT, w której z jednej strony mamy taką sytuację, że jest permanentny niedobór pracowników, a z drugiej strony my mówimy, że no no, no hej, ale chwila, ale chwila przecież co jak kompetentny mężczyzna się nie dostanie. Nie ma takiej opcji, żeby się nie dostał. I Kaman, come on. 10 lat temu, jak ja pracowałem w Eric Polu, czyli w tej chwili w Ericssonie, e, po prostu polskim podwykonawcy Ericssona, który teraz jest jego częścią, e, oni na stanowiska informatyków byli tak zesperowani, żeby zatrudniać informatyków, że na przykład na próbę wzięli pszczelarkę, która odpowiednio dobrze wypełniła test. Ponieważ takie jest zapotrzebowanie na, 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 na kompetentnych ludzi. I próbowali ją przeszkolić w, w, w trakcie. Pszczelarkę. Nie wiem, jak dużo zawodów jest dalej od informatyki czy programowania. Ja to też jestem. Nie, nie byłem informatykiem. Byłem e, tym... człowiekiem od dokumentacji technicznej. E... Ale wiem, ale wiem, bo ta przydarka była zatrudniona równolegle do mnie. Więc akurat tego. Jeszcze ja ile będziemy czekać na dobry film Marvela z kobietą w roli głównej. Żart, dobre filmy Marvela nie istnieją. Ej! Ej! Gerlboss! Girlboss y Captain była super, nie? Czy pobrać Adobe Ridera? E e ta tak, tak, umiem, tak. To trochę jak dawniej z jednym samochodem, tak długo samochody były bajką tylko dla facetów, że nieświadomie tu miło się chęci kobiet do przypuszczania prawa jazdy, to takie błędne koło, nie pokazujemy, że inni mogą, nie mogą i dziwimy się potem, że innych osób nie przybywa. E I dla mnie zawsze świetnym przykładem jest. E y y Kwestia fotografii, nie elektronicznej, tylko chociaż w cyfrowej fotografii to też trochę wychodzi, ale dużo mniej. E, e, zanim doszliśmy do cyfrowej fotografii, istniał jeden bardzo duży problem z e, kliszami. <ścoughs> Czarne osoby wychodziły na nich jako plamy. Ponieważ w laboratoriach Kodaka, e, bo tam, że Kodaka, e, w ogóle w laboratoriach w sumie e, odpowiedzialnych za produkcję klisz pracowali biało, pracowały białe osoby. Więc jak trzeba było komuś zrobić zdjęcie, to robiło się zdjęcie białej osobie. A jeżeli robiło się z, e, klisze, które mają być i aparaty, które mają być przystosowane do fotografowania białych osób, to być może nie bierze się pod uwagę tego, jak się fotografuje czarne osoby. Gdyby 100% Prawaków, chociaż Prawaków według mnie również dokładnie zrozumiałaby, co chcecie powiedzieć, dyskusje na temat tematy linii wiceprecyzji wyglądają zupełnie inaczej. Ale ludzie działają tak, że jeśli ktoś pisze coś zupełnie innego niż to, z tym czy my się zgadzamy, to wzbudza od razu jakieś odrzucenie. To jest trudne do zaakceptowania, że tak może być. Wiesz, Kenji, rzecz jest taka, że większość osób nie ma tak naprawdę mocno ugruntowanych poglądów. I dla mnie ciśnięcie po prawakach, to jest ciśnięcie po ludziach, którzy są raczej Prawicowymi propagandystami, a nie szeregowymi ludźmi, którzy wierzą w, w bzdury, nie? Eee... To samo jest z oświetleniem ogólnie, Khadija o tym film chyba, albo gdzieś o tym mówi, Ten, tak mi się wydawało właśnie też I wiecie ja, ja mam Skoft leftist lighting, które nie jest idealne i które muszę, muszę poprawiać. A i tak, jeżeli nie założę jasnej koszulki, to zazwyczaj bardzo mi się nie podoba to, jak wygląda oświetlenie na mojej twarzy tutaj, ponieważ jest, jestem prześwietlony. W jasnych koszulkach tego efektu nie ma. Natomiast, mam za mało jasnych koszulek. <grym> Natomiast, no, no, takich problemów jest bardzo dużo, nie? Eee, także, także, także tak. Eee, więc wiecie, pieprzenie o tych biednych, białych mężczyznach, którzy są tacy stłamszeni, jest dokładnie tym: jest pieprzeniem. Dlatego że to nie jest tak, że im się odmawia możliwości, im się mówi, hej, teraz targowisko możliwości będzie troszeczkę bardziej sprawiedliwe, i to jest wszystko, to jest wszystko, co robimy. Yy... Także nie wiem, czy tu jest jeszcze coś do poruszenia. Yy... O, showrunner yy, mówi, że yy, nowa polityka sprawia, że ciężko jest pracować, yy, haery. E, Studiów i usług streamingowych są pełne e, skarg na białych e, mężczyzn, którzy są showrunnerami, czyli, czyli głównymi decyzyjnymi przy, re, przy realizacji seriali, tylko za to, że robią swoją robotę. Doszliśmy do punktu, w którym. E, nie daje nie e, komentarzy do, do skryptu e, żadnym osobom, ża żadnym kobietom, ani, ani e, niebiałym osobom. Czy naprawdę chcecie mi powiedzieć, że w tym momencie biały mężczyzna nie jest w stanie e, dać e, porady Niebiałej, niebiałej osobie albo kobiecie? Czy może jest tak, że ci faceci, którzy byli bardzo, bardzo smalcami i wychowali się w cieniu tego pieprzonego molestatora, są przyzwyczajeni do rzeczy, których im się teraz odmawia? Może. Może żyją teraz w świecie, w którym e, ludzie nie uznają, że, że komik masturbujący się, zamykający się z kobietą w pokoju i masturbujący się przy niej e, jest czymś akceptowalnym i, i że takiego komika trzeba, że komik robi taką rzecz, to trzeba zrobić live'a na Instagramie i go nagrać, nie? No nie, ale ja akurat mówię o typie, który, który to zrobił totalnie bez kon bez konsentu, nie? Eee... Eee... No, serial, serial śmiejący się z kultury woke e, mógł tylko nabijać się z białych mężczyzn, nie mógł nabijać się z mniejszości. No, kurczę! I nikt nie przekapił tej ironii. Czarni, czarni e, pisarze i pisarki e, byli bardziej gotowi e, podjąć ryzyko i na, e, Naśmiewać się z antyrasistowskiej ortodoksji. Być może dlatego, że wiedzieli, gdzie są te dziury których, w tej ortodoksji, których biedni ludzie bardzo często nie dostrzegają. Bo oczywiście, że istnieją, że istnieją narracje aktywne wśród e, e, właśnie tych woke. Lewicowców, które są tylko odgrywaniem roli kogoś, kto jest sojusznikiem, i z tymi narracjami trzeba walczyć, ale te narracje jest dużo łatwiej dostrzec czarnoskórej osoby niż białej, ponieważ, biała, ponieważ zbyt często ci biali, konserwatywni mężczyźni po prostu prychają na przejawy, na każdy przejaw. Progresywności, które zobaczą i nie, nie, nie kumają w ogóle niuansu. A o to, o to się wszystko rozbija. Eee... Tutaj w e, Diversity chodzi o pieniądze. Oczywiście, że chodzi o pieniądze. W kapitecie nic nie robi się dla, dla, dla dobra innych, nie? Eee... Mm. Także... Och, i oczywiście jest nawiązanie do Blazing Saddles, bo oczywiście, że musi być. Czy jest też... E, czy, czy, czy jest coś w tekście o Blazing Saddles? Ach... No... E... Filmy i seriale, które kiedyś były często doceniane, ale są teraz verboten, zakazane, jak mówią pisarze i dyrektorzy, to m.in. Blazing Saddles, czyli płonące, tak, płonące Siodła to jest po polsku, są zakazane, ponieważ kurwa, jakbym zobaczył w tym momencie remake Blazing Saddles, to on by był tak obrzydliwy prawdopodobnie, że klękajcie narody. Tu nie chodzi o to, że ten film sam w sobie jest zły. Eee, mnie martwi trochę, że istnieje narracja, gdzie pojawienie się LGBT lub bycie woke w jakimś dziele znaczy, że sama jakość dzieła jest niska, Często robią kanały typu The Critical Drinker, Literature Devil nie wiem, czy to ich wina, czy jednak tych dzieł eee, wiesz, ja nienawidzę terminu woke, nienawidzę, nienawidzę dyskusji o woke dance, dlatego, że ten jest taką eee, taką ramą w którą wcisnąć można bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo rzeczy, które są w nią wciskane z byciem woke nie mają nic wspólnego, eee, tak i oczywiście te wszystkie narracje, że no tak, tak, eee, e, Tutsi jest zakazana, ponieważ to jest klasyk. Tutsi to jest bardzo ważny film, tak samo jak poszukiwany, poszukiwana, nie? Eee, Roki, bo zły koleś nie może być czarny, gówno, prawda? Naprawdę? Nie ma, nie ma złych, nie ma, nie ma filmów, gdzie, gdzie są e, gdzie, gdzie wrogiem jest cza czy, 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 czarny, czarny bohater? N nie ma takich? W ogóle? Nic? Bo ja nie wiem, pierwszy Kingsman chyba miał e, czarnego, czarnego antagonistę. No i Czarnoksiężnik z Oz nie, nie, nie byłby zrealizowany, ponieważ e, no, no, no co, karły ma mieć? Polecam sprawdzić, ile e, różnych interpretacji Czarnoksiężnika z Krainy Oz powstało w ostatniej dekadzie. Tak dla osób, które wierzą w takie narracje. Polecam sprawdzić, ponieważ to jest po prostu śmieszne. To tak samo właśnie tutaj narzekanie na to, że. E, e, że, 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 O. E, All in the Family. Serial o rasistowskim głównym bohaterze. No, kurczę! To są te rzeczy, które są zakazane i to jest ten problem. Ponieważ nie można, nie można by zrobić teraz serialu, w którym e, główny bohater pluje jadem na, 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 na ludzi, którzy nie są, nie są e, b, biali. I wiecie, ja mogę iść dalej przez ten artykuł, ale wydaje mi się, że powiedziałem dostatecznie dużo, e, żeby, żeby pokazać, jak głupi jest ten artykuł. I możemy przeskoczyć do Szymona, omówić to, a potem, potem skończyć na dzisiaj. Cieszę się, Kenji. Do zatrudnienia osób o określonej tożsamości. W niedawnym poście na blogu na ten temat, napisanym przez Petera Kifera i Petera Sawodnika, wielu anonimowych wtajemniczonych w machinacjach... Chod... A, przepraszam, to jest napisane. To nie jest. Yy, czyli to jest strona Barry Weiss, ale artykuł jest przez kogoś innego napisany. Okej, okay, to tutaj jedna poprawka. Ale wiecie, przednie, kim jest Barry Weiss. Osób wyraziło swoją opinię na temat nowych zasad dotyczących różnorodności. I wydaje się, że wielu hollywoodzkich producentów, w tym także audytorium, zauważyło, że wzrost tej ideologicznej polityki był równoznaczny ze spadkiem kulturowego znaczenia filmów. Publiczność przestaje nam ufać, zaczynają postrzegać nas jako kółko wzajemnej adoracji. Każdy film musi być jak najbardziej politycznie poprawny, każdy związek mieszany rasowo, każda postać płynna seksualnie i widownia zaczyna uznawać, że opowiadamy historie osadzone w świecie fantazji, a nie w świecie, który znają i w którym ży żyją. Jeżeli zaczną tak myśleć, to stracimy ich, mówi anonimowy reżyser. Nie możesz Czyli z jednej strony, widzicie, znowu nasz wróg jest silny i słaby. Z jednej strony nasza widownia narzuca nam rzeczy, a z drugiej strony jak, jak damy jej te rzeczy, to one będą zepsute. Musisz już wybierać swoich pracowników, a studia nie pozwolą ci przeprowadzić wywiadu z nikim, kto nie jest osobą kolorową, pisze anonimowy showrunner. Teraz mówi się tylko, przepraszam, limity różnorodności, po prostu nie wolno nam cię zatrudnić, mówi anonimowy pisarz komiksowy. Kolejno, podesła... No, anonimowy pisarz komiksowy, który się skarży na to, że nie można, e, że, że, że istnieją limity różnorodności. E, ja przytoczę tutaj e, ja przytoczę tutaj tylko e, tego CB Sebulskiego. Możecie sobie po, po, poczytać, kto to jest. On chyba dalej jest e, w tym momencie głównym dyrektorem e, Marvela, albo jest zaraz, po, po, za, za, zaraz pod głównym dyrektorem Marvela, e, bo. E, e, ten człowiek w latach, we wczesnych latach 2000 podszywał się pod e, Azjatę żeby dostać pracę w pisaniu komiksów do Marvela i, i udawał, że jest Japończykiem w sensie stworzył fikcyjną personę e, japońskiego, e, japońskiego e, pisarza komiksów, żeby móc mieć pracę, nie? Więc e, nie wiem, nie wiem jak wy to oceniacie, ale dla mnie, e, jak słyszę o takich rzeczach, to trochę to trochę to się.